50 lat temu komunistyczne władze Polski rozpętały antysemicką kampanię. Jej kulminacją było wygnanie z kraju około 13 tysięcy Polaków pochodzenia żydowskiego. Zobacz, wygnanie, to ja nawet nie wiedziałem, że to są Polacy pochodzenia żydowskiego. No i kto to napisał? I rocznica, świętujmy. I doszliśmy już do takiego wniosku. No ale widzicie Państwo, z kolei znowu wszystko na czerwono, styl komunistyczny. Proszę Państwa, handlują jak nie ruskie, to Mongoły. No także nawet po polsku się mówić nauczyły.